Jeżeli chodzi o te dynamiki zatrudnienia w styczniu, styczeń jest takim charakterystycznym miesiącem, ponieważ Główny Urząd Statystyczny dokonuje przeszacowania próby, na której liczy zatrudnienie i te zmiany na pewno też się odbijają na dynamice. Natomiast możemy powiedzieć, że... Nerwowo, dynamice, nie dynamice. Co to za takie nerwowe gadanie? ...bardziej niż prognozowali eksperci. Tutaj mam rzeczywiście pozytywne zaskoczenie. Ta dynamika utrzymała się na takim samym poziomie jak w grudniu, a oczekiwania były sporo niższe. No i to pokazuje, że rzeczywiście ten ciasny rynek pracy przekłada się na wzrost wynagrodzeń tutaj akurat w sektorze przedsiębiorstw, ale tak naprawdę w całej gospodarce. I możemy spodziewać się również tego, że w związku z tym, że w niektórych branżach no naprawdę ci pracownicy są bardzo poszukiwani i są wręcz podkupywani u konkurencji, to te płace będą nadal przyspieszać. Opublikowane przez GUS dane dotyczą firm, które zatrudniają powyżej 9 pracowników. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Starosta Wodzisławski wysłał wniosek do sądu o rozwiązanie Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. To jego członkowie obchodzili w zeszłym roku urodziny Adolfa Hitlera. Szczegóły zna reporterka Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja. Śledztwo w sprawie propagowania nazizmu prowadzi Gliwicka Prokuratura Okręgowa. Do tej pory 6 członków stowarzyszenia usłyszało zarzuty. Starostwo Wodzisławskie postanowiło wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie stowarzyszenia, gdyż wytłumaczenie organizacji Duma i Nowoczesność co do działań propagujących nazizm nie było przekonujące. Wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia trafił do Gliwickiego Sądu. Za propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Obiecanki-cacanki.org. Pod tym adresem w sieci zaczął działać serwis rozliczający polityków z obietnic wyborczych. Uruchomiła go Fundacja Warsaw Enterprise Institute, zajmująca się m.in. doradztwem gospodarczym, sprawami bezpieczeństwa czy kwestiami stanowienia prawa. Autorzy wyliczyli, że dotąd Prawo i Sprawiedliwość zrealizowało ponad 1/3 swoich obietnic. Czego jeszcze można się dowiedzieć ze strony obiecanki-cacanki.org i jak oceniają politycy? O tym Michał Walczyk. Publikacja opracowania zbiega się z 2. rocznicą ogłoszenia rządowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli planu Morawieckiego. Fundacja Warsaw Enterprise Institute postanowiła zbadać nie tylko aspekty gospodarcze zrealizowane dotąd przez rząd Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego. Pod uwagę wzięte zostało 91 postulatów zawartych w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości z 2014 roku. Przykładem zrealizowanej obietnicy jest reforma sądownictwa, podkreśla Kamil Rybikowski z fundacji. Czytając program Prawa i Sprawiedliwości dotyczący sądownictwa, tak naprawdę widzi się lustrzane odbicie tego, co zostało zrealizowane. Chodzi także o pełną realizację innych obietnic programu 500+, zmian w szkolnictwie, czy mającej zacząć obowiązywać od marca konstytucji dla biznesu, mówi szef Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski. W przeszłości obietnice jednak były smarem kampanii wyborczych, który gdzieś potem się rozlewał w czasie drogi rządów. To się zmienia i myślę, że to także zmienia pewną jakość polskiej polityki, że w przyszłości nikt już nie będzie składał obietnic, których kompletnie o nich zapomni. Fundacja oceniła także, które ustawy przygotowane i zrealizowane dotąd przez Prawo i Sprawiedliwość są niekorzystne dla obywateli. Tomasz Wróblewski. Uważamy za szkodliwą ustawę apteka dla aptekarza. Konsekwencje tego już widzimy. Sprzeczne z zasadami wolności gospodarczych, naszym zdaniem, jest ustawa o obrocie ziemią. Korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości raport krytykuje parlamentarna opozycja. Wiarygodność danych w nim przedstawionych podważa poseł Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński. Wydaje mi się, że to jest raczej zabawa niż poważne osiągnięcie badawcze. Raport, choć wygląda wiarygodnie, to nie odzwierciedla rzeczywistych odczuć obywateli, ocenia poseł ruchu Kukiz15 Paweł Grabowski. Może ilościowo 1/3 została faktycznie zrealizowana tylko, natomiast myślę, że jakościowo przede wszystkim program 500+, ja bym go szacował nawet na ponad połowę tego w takim normalnym odczuciu tych obietnic, chociaż przed nami jeszcze program Mieszkanie+, no i cały czas czekamy na obniżenie podatków. Zaskoczenia wynikami nie kryje przedstawiciel rządu, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Aleksander Bobko. W przyrodzie nie ma układu, który działałby ze 100% skutecznością, a więc oczekiwanie spełnienia 100% obietnic rządu dopiero w połowie, czy niedługo po połowie kadencji, no byłoby zupełnie nierealistyczne. Niestety przez ostatnie 20-25 lat nie traktowaliśmy obietnic wyborczych poważnie. Nie traktowali tego ani obywatele, ani sami politycy. Raport ma być aktualizowany co pół roku, zapowiada Fundacja Warsaw Enterprise Institute. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24.
Szacuje się, że w Polsce uzależnionych od alkoholu jest 600 tysięcy osób. Pełno pijaków, proszę Państwa. I po prostu tak jak to też tu mówi Zbyszek Orysiu, że temu mózg wyżarło i dlatego taki wrzaskliwy, taki krzyk. U Mareczka to samo. Jest wrzaskliwy, jest krzykliwy, jest uparty, nie myśli już ani logicznie, ani normalnie. Są zgrzyty, jak w starej maszynie zardzewiałej z czasów carskich, proszę Państwa. Wszystko wiem, bo sama kiedyś blachę wyginałam na maszynie z czasów carskich. A więc i dosłownie, i przenośni. Pełno pijaków w Polsce. Pełno pijaków. Trzeźwości Episkopatu Polskiej. Rodzina chroni miłością. Kościół chroni ludzi prowadzeniem do... Trzeba Biblię propagować, a nie gadać rodzina, rodzina i same te jakieś, proszę Państwa, ogólniki. Rodzina, rodzina. Jest zmiana stosunku Polaków do alkoholu. Grzegorz Maciek, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze przyznało, że w styczniu tego roku otrzymało precyzyjne ostrzeżenie przed zagrożeniem ze strony Nicolasa Cruza, który w tym tygodniu dokonał masakry w szkole na Florydzie. Szef FBI Christopher Wray wszczął dochodzenie w sprawie... Ostrzeżenie, to nie trzeba nic ostrzegać, wiadomo. Tak, że tak straszyli wcześniej o tym amerykańskim napadzie, nie? Oraz niepokojących wpisach w mediach społecznościowych. Radio obrotowe. Dzwoniła do FBI, ostrzegła też, że 19-latek może dokonać strzelaniny w szkole. Według oświadczenia FBI, zgodnie z procedurami, informacje te powinny były zostać ocenione pod kątem potencjalnego zagrożenia, a następnie przekazane do oddziału tej agencji w Miami w celu przeprowadzenia dochodzenia. Procedura ta jednak nie została uruchomiona. Prowadzimy dochodzenie w tej sprawie. Mówią, że wiesz, były amerykańskie służby ostrzegane. Christopher Ray dodając, że dokona także przeglądu procedur stosowanych. Ale oni jakoś tak nie uwzględnili tegoż ostrzeżenia i dlatego mają to, co mają. Radio Koncita, Państwo zobaczą. Dodał Ray z Waszyngtonu, Marek Wałkuski, Polska. Wałkuski. Radio obrotowe. Radio ruchome. Polskie radio. Krajów Unii Europejskiej o odesłanie do Szwecji imigrantów wzrosło o 30%. Chodzi o imigrantów, którzy nie otrzymali azylu poza Szwecją. Tak przynajmniej wynika z danych szwedzkiego Urzędu Migracyjnego. Szczegóły Przemysław Gołiński. Chodzi o część tych imigrantów, którzy po otrzymaniu odmowy azylu nie udało się wydalić ze Szwecji. Przedostali się oni nielegalnie do innych krajów Unii, by tam ponownie starać się o prawo pobytu. W ubiegłym roku do szwedzkich władz wystosowano łącznie 7610 wniosków o odesłanie do Szwecji imigrantów, którzy próbowali uzyskać azyl w innych państwach Unii Europejskiej. W tym okresie liczba wniosków z Francji wzrosła dwukrotnie. Mamy również sygnały od Niemiec. Nie ma tak dobrze. Do Niemiec przyjeżdża ze Skandynawii coraz obrotowe więcej osób pochodzących z Afganistanu lub Iraku, którzy nie otrzymali azylu. Powiedział gazecie Dagens Nyheter Bernd Barusel, ekspert szwedzkiego Urzędu Migracyjnego. Zgodnie z umową Dublin II, której członkami są wszystkie kraje... Nie ma tak wygodnie. ...mogą starać się o azyl tylko raz w pierwszym bezpiecznym kraju, do którego trafią... Radio to KFM Eurokonci, to Barbie Baby Land. 40 tysięcy decyzji o odmowie udzielenia prawa pobytu. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Radio Koncita. Program informacyjny. Radio Koncita, skoro świt. Zapraszamy. To w naszym magazynie czas teraz na komentarze. Zacznijmy od konferencji bezpieczeństwa, która dziś rozpoczęła się w Monachium. W tym roku weźmie w niej udział ponad 500 polityków i ekspertów, w tym 20 szefów państw oraz 80 ministrów obrony i spraw zagranicznych. Polskę będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki, który w Monachium ma się pojawić już jutro. A naszym gościem jest pan dr Krzysztof Lidl, dyrektor Centrum Badań... Radio Koncita, proszę. Dzień dobry. Czy też dobry wieczór, przepraszam, zważywszy na pole, dobry wieczór. Dość pozytywnie jakoś tak dla Polski się to wszystko skończyło, dość pozytywnie. W sposób nie zadać pytania, czemu takie spotkania najważniejszych postaci światowej polityki... Warszawa musi być widocznie handlowa, ale mówią, że w niedzielę wszystko będzie zamknięte, proszę Państwa. To w Warszawie wszystko będzie nieczynne. Konferencja w Monachium, czy spotkania w Monachium odbywają się już od lat 60. i do tej pory... To tutaj nie ma co kraść żadnego piwa, wina, po prostu najlepiej w ogóle do tego sklepu nie chodzić, bo dużo jest gadania, proszę Państwa, a nic się nie dzieje, na przykład
tych bankach. Dla rolników teraz będzie źle, proszę Państwa. No ci, którzy mają z ZUS-u, z OPS-u, to jest też bardzo źle. W tej konferencji jest to, że to jest również konferencja, która ma wiele elementów o charakterze nieformalnym. Nie można przedyskutować pewne kwestie, porozmawiać poza całym tym elementem protokołu dyplomatycznego i myślę, że to jest duży walor tej konferencji. Tak naprawdę chodzi o to, aby w spokojny sposób porozmawiać sobie właśnie w kuluarach. Myślę, że tak, że to jest jeden z dość istotnych elementów, poza oczywiście tym czynnikiem oficjalnym. Trzeba pamiętać, że pewna agenda, czy też program tej konferencji jest ustalony dużo wcześniej. Mniej więcej większość uczestników wie, o czym będzie dyskutowała. Chociażby tegoroczne spotkanie dotyczy trzech podstawowych kwestii, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. To jest kwestia po pierwsze proliferacji broni masowego rażenia i oczywiście tego, co się dzieje w związku z Koreą. To jest kwestia nierozwiązanego problemu na Ukrainie, konfliktu i zaangażowania państw europejskich. No i wreszcie to, co w mojej ocenie dość bliskie naszym przedstawicielom na tej konferencji, to współpracy krajów europejskich, czy też Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Nie możemy pamiętać, że Stany Zjednoczone przynajmniej w części wycofały się z roli takiego żandarma bezpieczeństwa międzynarodowego, ale deklarując cały czas niezruszalność artykułu 5 NATO, czy wreszcie konieczności zrównania wydatków finansowych na kwestie obronności. Trzeba pamiętać, że przez długi okres w ostatnim czasie wiele państw europejskich, na przykład Niemcy czy Francja, zrezygnowały z określonych nakładów finansowych. Mówię tu o tym 2% PBK, które miało być pewnym standardem w krajach europejskich. Wydawało nam się, że już czujemy się bezpieczni, że konflikty międzynarodowe są mało prawdopodobne i niewiele krajów spełnia ten warunek, więc myślę, że tych tematów do dyskusji jest naprawdę dużo. A na ile uważnie trzeba się wsłuchiwać w te słowa, które padają w takich miejscach jak Monachium? Bo na ile to są pewne życzenia, na ile to jest pewne ścieranie się pomysłów, idei, a na ile to jest zapowiedź tego, jak będzie wyglądała światowa polityka w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach? Ja myślę, że biorąc pod uwagę, że z jednej strony mamy do czynienia z takimi oficjalnymi wystąpieniami, no między innymi nasz premier Morawiecki będzie tam miał swoje wystąpienie, ale również z faktem tych takich pozakuluarowych różnego rodzaju dyskusji. Myślę, że te sygnały z tej konferencji są bardzo istotne. Trzeba pamiętać, że społeczność międzynarodowa i ci główni gracze na arenie międzynarodowej zgadzają się co do tego, z jakimi zagrożeniami mamy do czynienia. Natomiast konferencja monachijska ma służyć temu, żeby znaleźć jakieś recepty na te problemy, jak je rozwiązać, czy jak się zbliżyć do ich rozwiązania, bo wiemy, że wiele z tych elementów nie będzie takich łatwych do rozwiązania. No, chociażby kwestia nierespektowania na przykład uregulowań prawa międzynarodowego przez Rosję i Chiny jest takim problemem, gdzie znalezienie tylko konsensusu w chwili obecnej jest bardzo trudne. Ale myślę, że to jest jedno z najistotniejszych wydarzeń z punktu widzenia kwestii bezpieczeństwa na świecie. No, gdy słyszy Pan tego typu zarzuty, które mówią, iż takie spotkanie, jak właśnie to monachijskie, to jest nic więcej jak no, zwyczajne targowisko próżności. Bo tak naprawdę najważniejsze decyzje i tak zapadają gdzie indziej, w innych okolicznościach i przeważnie w cztery oczy. Oczywiście to jest... Także proszę Państwa, nasze radio TOK FM Euro kończy ta Barbie Baby Langstrom Extra. Mamy internetowe firmy pożyczkowe do dupy, czyli SMS kredyt do dupy, też oszukują, że dają. Feratum Bank się trzęsie, proszę Państwa, i te wszystkie banki z Bielska Biała, Bielsko-Biała, Wrocław trzęsą się, tak to finanse się trzęsą. Rysia chciała tu rządzić w Warszawie, no ale tak już jest staruszka. No i mnóstwo informacji, też wandu do dupy. Do Karczewia, tu z centrum Warszawy dojeżdżał, to jest bardzo dobre, gdzie Mareczek się rodził, proszę Państwa. Co jeszcze takiego ciekawego? Piwo, wino, wódka, pijaczką. Że cała Warszawa jest pijaczką nad Wisłą. Państwo widzą, jak tam wina, piwa piją, nawet i ze Szwecji przyjeżdżają, śluby mają. Na plaży dosłownie. Stoi się i się marzy. Także no niestety za darmo chcą wino mieć. W takich miejscach
kradną z wernisaża, do sklepu nie chcą chodzić, bo parę wypisze, 500 zł, 1000 zł warto za rękę. I się Włodkowi skończy. Tak, także musi na wernisażach podpieprzać, mówią tak delikatnie, bo nasze radio to KFM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra jest pozytywnie, pozytywne, delikatnie. Tak. Radio Koncita, Radio Konach. Że Radio Koncita i to obrót jest Państwa zadaniem. I to jak obrotowe Radio Koncita. Będąc krajem, który graniczy z Ukrainą, gdzie mamy do czynienia z realnym problemem, który trzeba rozwiązać, musimy w takich miejscach po prostu być. Dlatego, że nasze bezpieczeństwo zależy od sojuszy, nasze bezpieczeństwo zależy od rozwiązywania określonych kwestii. I myślę, że obecność chociażby premiera Morawieckiego świadczy o tym, że zdajemy sobie z tego sprawę. Ukraina. W naszym radiu obrotowym, że tam bardzo dużo jest problemów w Ukrainie. W tym filmie Państwo popatrzą, w tym filmie po sąsiedzku, gdy nadaje nasze radio, to KFM Eurokoncita. Barbie Baby Langstrom Extra zapraszamy. To jest moment na to, żeby zgłaszać własne postulaty, zgłaszać własne uwagi, własne zastrzeżenia, na przykład przypominać o tym, w jaki sposób my na pewne problemy patrzymy. To jest miejsce, gdzie rzeczywiście nasz głos może być wysłuchany. Ja myślę, że tak. To znaczy sam fakt, że premier Morawiecki będzie miał swoje wystąpienie, sam fakt, że dochodzi do spotkań, takich oficjalnych spotkań dyplomatycznych. Radio Koncita jeszcze działa. Ale również to, że nasi przedstawiciele będą mogli się spotykać w kuluarach, nie zauważyć. Czy nasz głos będzie wysłuchany? Będzie wysłuchany, będzie, będzie. O rany, o rany. Nasz głos będzie wysłuchany. Które się pojawiają od czasu do czasu, to jest jednak spotkanie, które jest doceniane, które jest kontynuowane i ci najważniejsi gracze na arenie międzynarodowej też się znajdują, jak nie bezpośrednio sami, to poprzez swoich przedstawicieli, no, na przykład prezydenta Trumpa, który wysyła swojego głównego doradcę, czy obecność Ławrowa, więc myślę, że to jest istotny element. I od dłuższego czasu jest tak, że my również tam mówimy jako kraj, poprzez naszych reprezentantów odgrywamy dość ważną rolę, nie tylko w kontekście jakiegoś tam okolicznościowego wystąpienia, ale również konkretnych problemów, które chcemy rozwiązać. Tak jak mówię, cały czas mam na myśli tu chociażby artykuł 5 NATO, który decyduje o tych kwestiach. Ja w ogóle nic. Sojuszniczego naszego, więc niesłyszalność tego artykułu. Więc wyszek wyzwania w nocy jest. Poszczególne kraje budzi. Wiesz, w jakim sensie budzi, że ja nie śpię, on mnie to straszy. Lipska rozdrażniona. Wszyscy rozdrażnieni, proszę Państwa. Bardzo dziękuję za ten komentarz. On głupi się cieszy, bo to przecież wiesz. Chłop żonkę swą wystraszył. A władze niepłatną umieszczyły się u siebie w Izraela, gdzie trwają demonstracje osób domagających się dymisji premiera Benjamina Netanyahu. We wtorek policja zarekomendowała prokuratorowi... Wiatr wieje, burza, same jakieś dramaty. Straszne rzeczy. Ustawa o IPN. Rozmawiał z nim Piotr Pogorzelski. Od 1000 do 2000 osób demonstrowało dziś w Tel Awiwie, wzywając Tel Awiwie, proszę Pana. Netanyahu. Łączymy się z Izraelem, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Grzegorz Śrubowski. Dobry wieczór. Witam. Demonstracja to wynik wtorkowych rekomendacji policji, która chce postawić Benjaminowi Netanyahu zarzuty korupcyjne. Czy ta sprawa wywołuje wzburzenie w Izraelu? Bo siwi, złodziei, oszuści, pazerni, kłamią. To nie jest dużo, to też nie jest pierwsza demonstracja, trzeba to wyraźnie powiedzieć, ponieważ te demonstracje odbywają się tak naprawdę co tydzień w Tel Awiwie od dłuższego czasu i rzeczywiście ich powodem są podejrzenia korupcyjne wobec premiera Netanyahu, które to podejrzenia trwają już od dawna. Tak jak powiedziałeś, we wtorek nastąpił pewien jest rzeczywiście rekomendacja policji dla prokuratury. Policja twierdzi, że zebrała na tyle dowodów, że mogą być postawione zarzuty korupcyjne wobec premiera Netanyahu. Chodzi tak naprawdę ogólnie mówiąc o dwie sprawy. Policja określa je kryptonimami 1000 i 2000. Jedna dotyczy przyjmowania prezentów od jednego
Noni Mozesowicz, czyli właścicielowi znanej izraelskiej gazety Ediot Achronot, że na jego korzyść będzie zmieniał przepisy, czy doprowadzi do zmiany przepisów w zamian za korzystne przedstawianie tego, co robi właśnie Netanyahu. Czyli sprawa jest poważna i to być może jeszcze też nie ostatnia sprawa, bo policja zbiera jeszcze dowody dotyczące zupełnie innych zarzutów. Trzeba też powiedzieć, że pojawił się taki dodatkowy wątek w tym wszystkim, że policja twierdzi, że w czasie zbierania tych zarzutów agenci czy funkcjonariusze policji, którzy to robili, byli śledzeni przez, no nie wiadomo kogo tak naprawdę, przez kogoś, kogo nie potrafili zidentyfikować. Czy przez wynajętych jakichś ochroniarzy, przez premiera i tak dalej. To wszystko po prostu byli no inwigilowani, nie tyle. Że to może była jakaś druga policja, policja na policji, państwo w państwie. Ale może ciekawi byli tamci, gdzie co oni robią, gdzie chodzą. Co chcą osiągnąć, to wtedy łatwiej wiesz. Jak to się mówi, jak się więcej wie, to człowiek ma większą władzę, bo nie rozumieją świadków Jehowy. Dlaczego świadkowie Jehowy tak znają Biblię? Te od dziecka, perfekto Amerykano. Dlatego, że jako ci Królestwie Boże będą tu mieszkać, no to więc. I teraz możesz pomóc komuś, jak Biblię znasz, jesteś wyciszona. No zobacz, to ten Zbyszek, jak on wrzeszczy, to jest mózg pusty. Już tam przecież nie obgadujemy, nie mówimy jakichś takich słów obraźliwych, ale Różny mózg. Ludzie są tak głupi, proszę Państwa, dzisiaj, że oni nawet sobie sprawy z tego nie zdają i potrafią się pokłócić o byle co. To na każdym kroku na przykład spotyka się taką argumentację, że premier Netanyahu na przykład ułożył stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, że jest politykiem, który jest bardzo wpływowy w Waszyngtonie. Słyszałem takie słowa z ust dyplomatów izraelskich, którzy na przykład mówili, no, że... Są mafie amerykańsko-żydowskie. Przecież Ameryka, mówiłam, Ameryka Żydów jako takich nie chce, ale oni się będą miotać i to policja na policję będzie, no. No i nie ma trochę dla niego alternatywy. Do tego popiera go jego własna partia. Stoi za nim murem tak naprawdę. Nie ma takiej ewentualności, przynajmniej na razie, że Likud będzie próbował się go pozbyć. Przypomnijmy, że... Netanyahu. Premierowi postawiono zarzuty korupcyjne, premierowi Olmertowi. I wówczas jego partia tak naprawdę się go pozbyła ze względu na spadające sondaże. Tu mamy taką sytuację, że te sondaże nie spadają dla Likudu, czyli można z tego wnosić, że ta sprawa może się ciągnąć bardzo, bardzo długo, a w przyszłym roku są wybory parlamentarne właśnie w Izraelu. No i trudno powiedzieć, co do tego czasu się zmieni, ale to rzeczywiście wiele zależy od tego, jakie będą sondaże, jakie będą notowania premiera i jego partii. A czy mówi się coś w Izraelu o tym, że premier może się uciec do jakichś działań na arenie międzynarodowej, czy też arenie powiedzmy bliskowschodniej, aby odwrócić uwagę od tego kryzysu? Tutaj chodzi na przykład o Palestyńczyków, którzy obawiają się radykalnych działań wobec swojego państwa. W zeszłym tygodniu mieliśmy naloty na siły syryjskie i irańskie w Syrii. Czy to jest rozpatrywane pod tym kątem? Przez media oczywiście tak, przez opozycję również tak, bo dodajmy, że no, opozycja oczywiście domaga się natychmiastowego ustąpienia premiera Netanyahu. Netanyahu. Dopóki premierowi nie zostaną postawione zarzuty, no a zarzuty nie zostaną postawione, dopóki nie zostanie wszczęte śledztwo prokuratorskie, a może bardzo długo trwać... Proszę Państwa, to są mafie. Wszczęte. Natomiast tak jak powiedziałeś... U nas w Polsce, widzicie Państwo, linia Mysia się wzięła i trudno, a że są jakieś aresztowania, no, rządzenie w takim kraju nie jest łatwe, proszę Państwa. Ja sama wiem, bo jak coś dam, to potem mnie jakiś dziad za rękę chwyci. Dasz ręką, to ci za ramię potem chwyci, wiesz. O czym my tu mówimy? Gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro Koncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Oglądając tutejsze media i czytając gazety, nie wiem, co to plotkować. No to na razie no nie wygląda na to, żeby jakikolwiek temat przykrył tą aferę korupcyjną. No, afera korupcyjna, problemy premiera Netanyahu to jest zdecydowanie główny temat dzisiaj
w izraelskich mediach. Ja tutaj tylko robotę tam to zwrócę, proszę Państwa, dostawa towaru. I to nie ma żartu. Dostawa towaru. Musi ustępować ze stanowiska, dopóki nie zostanie skazany wyrokiem sądu, a to może potrwać jeszcze dłużej. ING, ING. Ja widzę, że ten bank euro znowu jest referowany, coś tam przerwa, nie można tam nic zrobić. No, tak samo jak ING. Ona trochę przycichła, natomiast no, pojawia się cały czas. Znaczy gazety cały czas gdzieś tam nie na pierwszych stronach, ale jednak piszą o Polsce i to piszą no, w większości niekorzystnie, tak trzeba dopowiedzieć. Z tych rozmów, które my tutaj odbyliśmy, bo jestem z Michałem Żakowskim tutaj w Izraelu, to wynika, że nie będzie tak naprawdę powołana komisja wspólna, która miałaby się zająć rozwiązywaniem tego konfliktu, to nie będzie decyzji Trybunału w Polsce. Czyli dopóki ustawa tak naprawdę nie zostanie znowelizowana, to MSZ izraelski nie powoła tej komisji, która miałaby się spotkać z komisją, która już została powołana w Polsce i rzeczywiście dyskutować na temat i tej ustawy, i innych problemów związanych z interpretacją historii. Tylko w Polsce się to udało, proszę Państwa, bo linia Mysia, no to oni udają, wiecie Państwo, sprawiedliwych, no a ludzie korzystają z tego, że no ksiądz katolicki udaje sprawiedliwego, że faryzeusz udaje sprawiedliwego, no to ludzie jakąś korzyść zawsze mają z tego, że jest lepiej, a nie gorzej, jeden drugiego ściga, no to co, to tobie źle, że złodzieja ścigają, to tobie źle, no. Nie powinno być tobie źle, tylko troszeczkę tobie powinno być lepiej. No. Decyduje o odwołaniu pani. Nie nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby Landstrom, Extra. Czekają, co się stanie z nowelizacją tej ustawy. Dopóki tego nie będzie wiadomo, żadne prawdopodobnie działania podejmowane nie będą. No to co mówisz, to są oficjalne działania, ewentualne oficjalne działania. A jakie są komentarze, jak można tę sprawę rozwiązać ze strony izraelskiej? Co wy słyszycie w telewizji? No to jest bardzo trudne powiedzieć, jak tę sprawę można rozwiązać, bo ta sprawa ma tak naprawdę różne... Ale ta dziunika nam dokucza. Nowelizacji tej ustawy. Ale ta dziunika nam dokucza. To oczywiście jest tak, że jeżeli się rozmawia w Polsce, słychać o Polakach, którzy ratowali Żydów. Jeżeli się rozmawia w Izraelu o Holokauście, to właściwie słychać o Polakach, którzy mordowali Żydów. No i to jest pytanie, jak znaleźć rzeczywiście taką wspólną płaszczyznę porozumienia. Jest to bardzo, bardzo trudne. Także dlatego, że ta sprawa stała się chyba jednak rozgrywką polityczną między izraelską opozycją, a właśnie koalicją i premierem Netanyahu, bo to nie przypadek, że główną osobą, która narzuciła ten temat w Izraelu, to jest pan Lapid, czyli no, człowiek po przeciwnej stronie barykady niż premier Netanyahu, czyli taki przywódca liberalnej, byśmy powiedzieli, opozycji, no ale on, chociaż reprezentuje liberalną opozycję, to wykazał się taką, po pierwsze, wielką niewiedzą historyczną, bo to, co mówił, no to było dyskwalifikujące, no a po drugie jest takim jastrzębem. Krasnale chodzą, wiesz, i są niebezpieczni. To, że to on podgrzewa tutaj atmosferę. Tu kilka dni temu bodajże odbyło się taki protest przed ambasadą. Mówię, Bubuś, krasnale są i są niebezpieczni. Protestowali, byli więźniowie obozów koncentracyjnych. Bubuś, uważaj, bo... Jednego z domu starców. Być może wśród nich też byli więźniowie obozów koncentracyjnych. Oni byli tymi więźniami. Oni byli i się zmyli. To pokazuje, że tutaj na tym konflikcie też ktoś może politycznie zwyczajnie zarabiać. Ze specjalnym wysłannikiem Polskiego Radia do Izraela, Grzegorzem Ślubowskim, na naszej antenie. A przecież u Żydów to zwłaszcza. Zwłaszcza tam można zarabiać. Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Rozmowa kulturalna. Maja Kluczyńska, witam Państwa i witam studio gości, którzy będą nam opowiadali o wydarzeniach,
które już w ten weekend w Białołęckim Ośrodku Kultury. Pani Karolina Szymańska i pan Michał Jóźwiak. Witam. Dzień dobry. Że Paderewski śpiewał, tańczył, próbował lata. Że Paderewski. O Paderewski. Znak, który wcale nie jest tak daleko, jak nam się wszedł. Paderewski. Tak jak który to tak daleko i to wszystko, co się tam dzieje, a dzieje się ogromnie dużo. Niezwykle ciekawe wydarzenia. No i teraz Penderecki. Tyle zainteresują, że nie tylko niezwykle ciekawe. Ale też wszyscy ci państwa, którzy nas słuchają, na weekend przybędą do Warszawy. Zwłaszcza, że na wszystkie wydarzenia mamy wstęp wolny. Dobrze, to i na wszystkie wydarzenia wstęp wolny jest. To jest pierwsza edycja festiwalu poświęconego osobom, które tworzą na co dzień przepiękne rzeczy. Śpiewają, grają, występują. Tworzą scenariusze spektaklu dla dzieci, potem same je wystawiają. Ale oprócz tego też mamy znanych Białołęczan, takich jak na przykład Artur Barciś, który wystąpi ze swoim monodramem. Radio Conchita. Wręczenia nagród dla największego, najlepszego białołęckiego aktywisty kulturalnego. Czyli duże nazwiska, gwiazdy, ale też wszyscy ci, którzy talent artystyczny posiadają, panie Michale, i przy tak zwanej okazji, czyli Białołęki Kulturalnej, będziemy mogli ich obejrzeć, usłyszeć, w ogóle poznać. Dokładnie, tak jak powiedziała Karolina, naszą intencją było pokazanie tego spektrum kultury białołęckiej i tego, że mieszkają u nas zarówno wielkie gwiazdy, ale też i ci mniejsi, czasami amatorscy, ale wcale ci, którzy dopiero zaczynają. Ci, którzy dopiero zaczynają, ale naprawdę zaczynają na fajnym i na niezłym poziomie. W programie znalazły się też na przykład spektakl teatralny dla dzieci, który my współprodukujemy z grupą rodziców z jednej ze szkół podstawowych na Białęce. Są też dwie wystawy białęckich fotograficzek. Jedna z wystaw dotyczy wydarzeń kulturalnych na Białęce, druga Puszczy Biebrzańskiej, Parku Biebrzańskiego. Mówimy o wydarzeniach kulturalnych i zwykle to tak bardzo ogólnikowo. Gdyby państwo zechcieli nam opowiedzieć, jakiego rodzaju to są wydarzenia, czy to jest wystawa pracy, czy to jest malarstwo, czy to jest rzeźba, czy może też jakiś teatr impro, czy wydarzenie muzyczne. Pan Artur Barciś pięknie rzeźbi anioły, czy oprócz tego, że jest aktorem znanym nie tylko filmowym i teatralnym, też jako twórca będzie miał szansę opowiedzieć o swoim cudnym hobby. Na pewno będzie można o tym porozmawiać z panem Arturem. Pan Artur wystąpi u nas akurat stricte w roli aktorskiej. My program podzieliliśmy na dwa miejsca, dlatego że Białołęka jest bardzo dużą dzielnicą. Oprócz tej Białołęki skupionej bliżej Wisły, czyli Tarchominie, Nowotworach, Henrykowie, tam jest nasza jedna placówka na ulicy Van Gogha 1 od 10 lat. Od 2 lat, tak, obok Park Picassa. Mamy też drugą placówkę na ulicy Głębockiej 66, już drugi rok w niej funkcjonujemy i dlatego ten program jest podzielony pomiędzy dwie placówki. Sobota na Tarchominie, niedziela na ulicy Głębockiej 66 na Zielonej Białęce. I program jest w zasadzie od rana do wieczora. W sobotę na Van Gogha zaczynamy działaniami dla dzieci. Będą to działania teatralne, dlatego że my bardzo mocno jako ośrodek kultury stoimy tym teatrem i chcemy się nim chwalić. Dlatego będzie o godzinie 11 spektakl Pinokio w wykonaniu pana teatrzyka, który jest jednym z naszych aktorów białęckiego zagłębia teatralnego. O godzinie 12 razem z Jackiem Zienkiewiczem, również jednym z mieszkańców Białęki, zaproponujemy dla rodziców i dzieciaków warsztaty teatralne. Otwarte warsztaty teatralne.
Następnie przechodzimy do Teatru Muzycznego. Będzie musical w wykonaniu Jana Bzdawki i jego uczniów. Jan Bzdawka również mieszka na Białęce i prowadzi na Białęce swoją szkołę musicalową. Usłyszymy najsłynniejsze piosenki musicalowe w wykonaniu dzieci i młodzieży. Wszyscy ci młodzi i młodsi też mieszkają na Białęce. Rozumiem, większość że z nich, tak, terytorium większość określa przynależność w pewnym sensie. No tak, bo nie zapominajmy, że Białęka to najmłodsza, ale też najszybciej rozwijająca się dzielnica Warszawy i tam rodzi się najwięcej warszawiaków od pewnego czasu. No bardzo także gratulujemy. Także też oferta naszego ośrodka kultury, Białęckiego Ośrodka Kultury jest dostosowana właśnie do tej grupy wiekowej. A proszę powiedzieć, jak ważne jest to, żeby Białęka miała taką twórczą energię, ale umiała, potrafiła i Państwo to organizują, wymieniać tę energię z innymi twórcami, albo też ludźmi, którzy chcą uczestniczyć w tworzeniu pewnych dóbr kulturalnych, a mieszkają poza Białołęką. Ośrodek kultury musi być bardzo współcześnie otwarty na działania takie oddolne i mieszkańców. To już nie jest programowanie zza biurka i układanie repertuaru pod kątem najbardziej atrakcyjnych wydarzeń, które dzieją się na przykład w Polsce. My to owszem też robimy, ale musimy coraz bardziej otwierać się na głos mieszkańców, na te inicjatywy, które zgłaszają. Jednak oni jakby uczestniczyli, współredagowali ten program mieszkańcy kulturalny. Grupy czy pojedynczy mieszkańcy, czy również stowarzyszenia. Dlatego część z tych artystów, których zobaczą Państwo podczas Białęki Kulturalnej, stale z nami współpracuje. My robimy konkurs na współorganizację wydarzeń właśnie z mieszkańcami. Co roku ogłaszamy go na początku roku, w styczniu. Wybieramy kilkanaście najlepszych, najfajniejszych inicjatyw, które realizujemy z mieszkańcami przez cały rok. Prowadzimy również, mamy 3 placówki, miejsca aktywności lokalnej na Zielonej Białęce. To jest placówka, w której my nie mamy programu. Jest to dom sąsiedzki, w którym to mieszkańcy przychodzą i sami proponują pewne aktywności. My tylko jesteśmy współgospodarzami, współprowadzącymi to miejsce. Dlatego dzisiaj kultura powinna być nastawiona nie tylko na programowanie odgórne wydarzeń kulturalnych czy działań, ale przede wszystkim na wzbudzanie tych zainteresowań, działań wśród mieszkańców przez to edukowanie ich kulturalne. No to przypomnijmy, teraz 17-18 fantastyczne wydarzenia. Jeszcze raz to jest festiwal Białęka Kulturalna. Tak, przypomnę. Białęka Kulturalna w sobotę wisimy się na ulicy Van Gogha 1, czyli na Tarchominie, tuż obok Mostu Północnego, a niedziela to jest Głębocka 66, czyli Zielona Białęka. A teraz powiem, że w studio gościli pani Karolina Szymańska i pan Michał Łuźniak, a oni przybyli, proszę Państwa, do nas nie skądinąd, tylko właśnie z Białęki, reprezentują Białęcki Ośrodek Kultury. Bardzo pięknie Państwu dziękuję za tę propozycję. Powtórka programu. Autopromocja. W mojej audycji oddają głos autorom książek. Lubię się trochę skupić. Lubię, kiedy rzeczy są trochę tajemnicze i ekscytujące. Goście wspominają... Nie ujeżdżajcie, mój, na mnie nada ujeżdżać. Czyli my nie powinniśmy, Słowianie, emigrować, mój. Jego tak naprawdę zabiła nostalgia. A często sami zadają pytania. A czy pani nigdy nie zakochała się w kimś, kogo pani sobie wyobraziła? A potem w rzeczywistości okazało się, że ten ktoś był zupełnie inny. Między kropkami. Każdą sobotę o 19.15. Weronika Wakulska, zapraszam. Dwa ważne wydarzenia ostatniego czasu. Wyprawa ratunkowa polskich himalajstów na Nanga Parbat i zimowe igrzyska olimpijskie. Zarówno himalaiści, jak i zawodnicy na olimpiadzie oddają swoje życie pasji. Bywa, że ocierają się o śmierć. Sceptycy mogą zapytać, po co się narażać, gdzie w tym wszystkim jest rozsądek, gdzie są granice pasji. Porozmawiamy o tym. O strachu i odwadze. Moimi gośćmi będą psycholog Katarzyna Kucewicz oraz Paweł Kubalski z Polskiego Klubu Górskiego. Do słuchania interakcji zapraszam dziś po 22. Agnieszka Furtek-Bitnik. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się godzina 6. Thank you.
informacje dnia. Premier w Niemczech, prezydent na Litwie. Na początek seria ważnych spotkań i międzynarodowych rozmów. Niezapowiedziana wizyta Donalda Trumpa w szpitalu na Florydzie. Przywódca USA odwiedził ofiary środowej strzelaniny. W informacjach też silne trzęsienie ziemi na południu Meksyku miało ponad 7 stopni w skali Richtera. Aleksandra Kozera zapraszam. Na początek podsumowanie wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Berlinie. Szef polskiego rządu spotkał się z kanclerz Angelą Merkel. Rozmowy w stolicy Niemiec śledził Karol Surówka. Kanclerz i premier rozmawiali o gospodarce, przyszłym budżecie Unii Europejskiej, rozwoju współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego i o pomocy uchodźcom. Pojawił się jeden punkt istotny, to budowa gazociągu Nord Stream 2. Według Mateusza Morawieckiego projekt ten zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Europy. Wskazujemy na ryzyka związane z odcięciem Ukrainy od tranzytu. Tymczasem zdaniem Angeli Merkel to wyłącznie projekt gospodarczy. Projekt Nord Stream 2 nie stanowi zagrożenia dla dywersyfikacji energetycznej. To jest problem Unii Europejskiej, z którym musi się zmierzyć. Dziś premier będzie w Monachium w drugim dniu konferencji bezpieczeństwa. Podczas panelu dotyczącego przyszłości Europy Mateusz Morawiecki wygłosi przemówienie. Początek debaty około 11. Z kolei prezydent Andrzej Duda będzie prowadził rozmowy w Wilnie. Sytuację polskiej mniejszości na Litwie omówi z prezydent kraju Dalią Grybauskaitę. Tematów jest dużo, przyznaje szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. To jest też bardzo złożony obraz. Jest postęp w niektórych obszarach. Rzeczywiście możemy powiedzieć, że także dzięki działalności polskiej organizacji tutaj na Litwie udało się osiągnąć postęp. To, co byśmy oczekiwali, zwłaszcza jeśli chodzi o ilość polskich placówek oświatowych. I są sprawy, które są nadal do rozwiązania. Jak pan prezydent powiedział, konsekwentne przedstawianie polskiego stanowiska w kontekście wzajemnych interesów Polski i Litwy powinno w tej sprawie dać kolejne dobre rezultaty, bo właśnie istotą jest to, żeby pokazać, jak wiele spraw jest dzisiaj wspólnym interesem Polski i Litwy. W rozmowie nie zabraknie też tematów dotyczących bezpieczeństwa i gospodarki obu krajów. W informacjach zagranicznych silne trzęsienie ziemi na południu Meksyku miało 7,2 stopnia w skali Richtera. Wstrząs był odczuwalny w stolicy kraju oraz w sąsiadującej z nim Gwatemali. Nie ma doniesień o ofiarach. Ziemia zatrzęsła się po północy czasu polskiego. Dotąd zanotowano aż 194 wstrząsy wtórne. Najsilniejsze z nich miały siłę 5,9 stopnia w skali Richtera. Ze względu na połączenie płyt tektonicznych Meksyk jest krajem aktywnym sejsmicznie. We wrześniu w wyniku trzęsień ziemi, które dotknęły stołeczne Mexico City oraz San Chiapas, zginęło łącznie 465 osób. Donald Trump wraz z małżonką złożył niespodziewaną wizytę w szpitalu na Florydzie. Odwiedził osoby ranne w środowej strzelaninie w jednej ze szkół w pobliżu Miami. Według lakonicznego komunikatu Biura Prasowego Białego Domu, amerykański prezydent wyraził podziw dla rekordowo szybkiej pomocy udzielonej ofiarom przez służby medyczne. Doktorzy wykonali niewiarygodną pracę, stwierdził Trump. Na pytanie dziennikarzy o prawo ograniczające dostęp do broni przywódca USA nie odpowiedział. Przypomnijmy, w środowej strzelaninie w liceum w Parkland na Florydzie zginęło 17 osób, a 14 zostało rannych. Jej sprawcą był 19-letni Nicholas Cruz, dyscyplinarnie usunięty były uczeń szkoły. Brytyjska organizacja charytatywna Oxfam stworzy komisję do spraw tuszowania seks-skandalu, do jakiego według mediów dość miało 7 lat temu podczas akcji pomocy dla ludzi poszkodowanych przez trzęsienie ziemi na Haiti. Ogłosiła to dyrektor wykonawcza fundacji. Jak na razie to najwyżej postawiona osoba w organizacji, która zabrała w tej sprawie głos. W Londynu Adam Dobrowski. I want to say sorry. Winnie Pianima mówi przepraszam i zapowiada konkretne kroki. Tworzę niezależną komisję wysokiego szczebla, która przeanalizuje kulturę i praktyki naszej organizacji, by zarekomendować potem zmiany, które uczynią nas silniejszymi i ochronią naszych ludzi. W zeszły piątek brytyjskie media oskarżyły organizację, że tuszowała fakt, iż podczas akcji pomocy niesionej w Haiti część pracowników Oxfam korzystało z usług prostytutek. Niewykluczone, że również nie. Efekt? Szereg sponsorów i ambasadorów organizacji wycofało się z jej wspierania. To m.in. aktorka Minnie Driver czy zdobywca pokojowej nagrody Nobla, południowoafrykański arcybiskup Desmond Tutu. Dziś dyrektor wykonawcza zapowiada oczyszczenie organizacji oraz stworzenie bezpiecznego mechanizmu, dzięki któremu pracownicy będą mogli zgłaszać nadużycia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn.
że w pierwszej części dnia pojawią się lokalne rozpogodzenia, to sobota będzie pochmurna. Miejscami pojawią się też słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura we wschodniej części kraju od 0 do 3 stopni. Na zachodzie nieco cieplej od 2 do 5. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali i będzie nieznacznie spadać. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 6 przy mikrofonie Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu. Jest sobota, 17 lutego, 48 dzień roku. Słońce w znaku wodnika zejdzie za niecałą godzinę. O 6.49 zejdzie o 16.53. To oznacza, że dzień będzie trwał 10 godzin i 4 minuty. Imieniny obchodzą Aleksy, Donat, Julian, Łukasz, Sydney i Zbigniew. Wszystkiego najlepszego. Lutego 1941 roku został aresztowany i osadzony na Pawiaku ojciec Maksymilian Kolbe, franciszkanin. Z Pawiaka przewieziono go po 3 miesiącach do obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau, gdzie zginął w bunkrze głodowym 14 sierpnia 1941 roku, oddając dobrowolnie życie za innego więźnia. Został beatyfikowany przez papieża Pawła VI, a potem kanonizowany przez Jana Pawła II. Podczas mszy kanonizacyjnej papież Polak powiedział, że ojciec Kolbe pokazał, iż miłość jest silniejsza od śmierci. Postać świętego Maksymiliana pozostaje świadectwem epoki należy do znanych czasów. Ta trudna, tragiczna epoka, naznaczona straszliwym podeptaniem ludzkiej godności, zrodziła w Oświęcimiu swój zbawczy znak. Miłość okazała się potężniejsza od śmierci, potężniejsza od antyludzkiego systemu. Miłość człowieka podniosła swoje zwycięstwo tam, gdzie zdawała się triumfować nienawiść i pogarda człowieka. Ojciec Maksymilian Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 roku w Duńskiej Woli jako Rajmund Kolbe. W latach 20. ubiegłego wieku założył klasztor i wydawnictwo w Niepokalanowie pod Warszawą. Klasztor szybko stał się ważnym centrum pielgrzymkowym. 17 lutego 73 lata kończy Daniel Olbrychski, wybitny aktor filmowy i teatralny. Współpracował z polskimi i zagranicznymi reżyserami, wśród nich z Andrzejem Wajdą, Jerzym Hoffmanem i Volkerem Schlendorfem. Sławę przyniosły mu role w filmach Andrzeja Wajdy w Popiołach, Ziemi Obiecanej i w Weselu. Reżyser dostrzegł talent Olbrychskiego, gdy ten studiował jeszcze w szkole aktorskiej w Warszawie. Ja go zabrałem ze szkoły i on już ze szkoły nie wrócił. Ja nawet myślałem, że to jest zbyt wielka odpowiedzialność, jak na człowieka, który ma pokierować życiem kogoś drugiego. Daniel Olbrychski wielokrotnie występował na deskach teatralnych. Aktor jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. nagrody imienia Zbigniewa Cybulskiego, Złotej Maski i Złotej Kamery. Ma też swoją gwiazdę w Alei Gwiazd na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. 38 lat temu, 17 lutego 1980 roku, Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy jako pierwsi weszli zimą na najwyższy szczyt świata, Mount Everest. Wyczyn polskiej wyprawy uważany jest za jeden z przełomowych w dziejach himalaizmu. Wyprawę w 1980 roku zorganizował nieżyjący już Andrzej Zawada. Bardzo długi czas pogoda nie pozwalała polskim himalaistom na dotarcie w najwyższe partie Mount Everestu. 17 lutego atak ostatniej szansy podjęli Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy. O godzinie 14.25 stanęli na wierzchołku. Spędzili tam, jak wspominali w rozmowie z Polskim Radiem, 40 minut. Połączyliśmy się oczywiście z bazą, powiadomiliśmy i bazy i obóz drugi o tym, że jesteśmy na szczycie. Właśnie zrobienie zdjęć, żeśmy tam zamocowali termometr jeszcze. Znaleźliśmy tam kartkę po naszych poprzednikach i na to miejsce włożyliśmy kartkę z napisem Polish Winter Expedition. Polska zimowa wyprawa z 1980 roku była 20. w historii zdobywania Mount Everestu, która zakończyła się sukcesem. Do dziś na wierzchołku najwyższego szczytu świata stanęło ponad 1000 osób. W ogromnej większości latem. Kalendarium historyczne. Kalendarium przygotowała Elwira Kaganowicz. Polska.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Czas na zapowiedź najważniejszych wydarzeń dnia. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą kontynuują wizytę na Litwie, gdzie uczestniczą w obchodach setnej rocznicy odbudowy państwa litewskiego. Andrzej Duda spotka się dziś w Wilnie z prezydent Litwy Danią Grybauskaitę. W ich obecności zostanie też podpisana umowa dotycząca potwierdzenia uznania wspólnej granicy. Po południu prezydent złoży wieniec na cmentarzu na Roście. Monachium, drugi dzień konferencji bezpieczeństwa, w której weźmie udział dziś premier Mateusz Morawiecki. Głównym tematem forum jest rola Unii Europejskiej w świecie oraz jej relacje ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska kończy trzydniową wizytę w Finlandii, podczas której zapoznała się z fińską polityką edukacyjną, bazującą m.in. na innowacyjnych metodach nauczania. Spotkała się też z przedstawicielami środowiska oświaty polonijnej, w tym nauczycielami języka polskiego w Finlandii. 10 lat temu, 17 lutego 2008 roku, Kosowo ogłosiło niepodległość i odłączyło się od Serbii. Rząd w Belgradzie deklaruje, że nigdy Kosowa nie uzna. Jednocześnie normalizacja relacji między Kosowem a Serbią jest warunkiem, by obydwa państwa zbliżyły się do Unii Europejskiej. 38 lat temu, 17 lutego 1980 roku, alpiniści Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki dokonali pierwszego w zimie wejścia na ośmiotysięcznik, najwyższy szczyt ziemi, Mount Everest. Była to przełomowa wyprawa w dziejach światowej wspinaczki, która otworzyła nową epokę himalaizmu zimowego. Tego dnia o godzinie 14.25 Polacy stanęli na wysokości 8848 metrów. Na szczyt wspięli się klasyczną drogą, którą wcześniej pokonało wiele ekip himalajskich, jednak nie w zimie. 20-osobową wyprawą kierował Andrzej Zawada, jeden z pionierów polskiej wspinaczki zimowej. W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbędzie się 20. cykliczna międzynarodowa konferencja Europa Karpat. Jej pomysłodawcą i współautorem jest marszałek Sejmu Marek Kuchciński. W urzędach skarbowych trwa akcja informacyjna o jednolitym pliku kontrolnym dla mikroprzedsiębiorców. Mikroprzedsiębiorcy, pierwszy jednolity plik kontrolny dla potrzeb VAT, czyli elektroniczną ewidencję zakupów i sprzedaży VAT za styczeń 2018, muszą włożyć do 26 lutego. Do 23 lutego w urzędach skarbowych działają specjalne dyżury ekspertów. Dzisiaj dyżury dodatkowe. W Muzeum Narodowym rozpoczyna się wystawa Paderewski, przypominająca działalność polityczną i kulturalną Ignacego Jana Paderewskiego. Obrazy, rysunki, zdjęcia i inne zabytki pochodzące z jego daru dla Muzeum Narodowego w Warszawie. Wystawę, która będzie czynna do 20 maja, honorowym patronatem objął premier Mateusz Morawiecki. A polscy skoczkowie będą dziś rywalizować na dużej skoczni w Pjongczangu. Konkurs rozpocznie się o 13.30 naszego czasu. Wcześniej o 10.30 ruszą do walki w biegu sztafetowym Justyna Kowalczyk, Sylwia Jaśkowiec, Ewelina Marcisz oraz Martyna Galewicz. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Szykuje się rewolucja w prawie pracy. Komisja kodyfikacyjna pracuje nad zmianami w kodeksie pracy. Dotyczą one m.in. urlopu i nowych rodzajów umów o pracę. O proponowanych zmianach w audycji Jakim prawem mówiła profesor Monika Gładoch z Pracodawców RP. Rozmawiał z nią Artur Wdowczyk. Proszę powiedzieć, z punktu widzenia pracodawców, co by było najważniejsze, żeby zmienić tam, żeby sytuacja była lepsza? Oczekiwania pracodawców najważniejsze to jasność, przejrzystość przepisów i uwzględnienie tego, że żyjemy w nowym otoczeniu gospodarczym i że są potrzebne pewne elastyczne rozwiązania, przede wszystkim dotyczące organizacji i warunków pracy. Czyli na przykład to, co zresztą co komisja przewidziała, takie instytucje jak chociażby job sharing czy rozwinięcie idei telepracy. A jak to się będzie przekładało, jak to się ma przełożyć na regulacje prawne? Czy to będzie dotyczyło czasu pracy, miejsca pracy, samej organizacji umów o pracę? Dużo również elementów pan poruszył. Może zacznę od tego,
najprostszego rozwiązania, czyli no, oczywiście w zakresie organizacji pracy, przy czym komisja założyła duży element współdziałania ze związkami zawodowymi. W zakresie czasu pracy będzie wolno im naprawdę zrobić wiele i uregulować takie potrzeby zakładu pracy, ale to wyłącznie w dialogu. Jest trochę elementów elastyczności, jest podział pracy, czyli jednego etatu na kilku pracowników i jest zespołowa praca, czyli taka zadaniowość w obrębie zespołu. Dużo elastyczności jest, jak chodzi o pracowników na wyższych stanowiskach. Oni niestety tych uprawnień w dużej części zostaną pozbawieni. Ale to na razie taka jest propozycja. Jeśli chodzi o umowę o pracę i rynek pracy, to akurat tendencja w komisji jest całkowicie odwrotna. To znaczy właśnie komisja pracuje nad domniemaniem stosunku pracy, które będzie niezwykle restrykcyjne i które zakłada, że pracę zarobkową, każdą, będzie można wykonywać tylko na podstawie umowy o pracę albo na podstawie samozatrudnienia. To znaczy, jeżeli mam zawierać umowy prawa cywilnego, to podmiot, z którym ją zawieram, musi mieć działalność gospodarczą. Czyli umowy o dzieło i umowy zlecenia będzie można zawierać tylko z przedsiębiorcą. Co za to dostaną pracodawcy? Otóż moim zdaniem niezwykle niewiele. Bardzo niewiele. To znaczy, komisja przewiduje w gruncie rzeczy trzy nowe formy zatrudnienia, nowe umowy o pracę, ale one są oczywiście elastyczne, tyle tylko, że możliwości ich zastosowania są bardzo niewielkie. To będzie umowa o pracę sezonową, dorywczą i nieetatową. I jak już same nazwy wskazują, zakres stosowania będzie bardzo wąski. Ta praca nieetatowa to jest największy problem, myślę, dlatego że ona nie gwarantuje pracy pracownikowi, a pracodawcy nie gwarantuje, że osoba, która jest w tym katalogu potencjalnych pracowników w ogóle zgłosi zainteresowanie taką pracą. Ale praca nieetatowa jest dedykowana bardzo wąskiej grupie, w gruncie rzeczy pracownikom do 26 roku życia, a więc myślimy tu o studentach i powyżej 60 roku życia, ewentualnie tym, którzy mają działalność gospodarczą. Wymiar godzinowy w ciągu tygodnia nie może przekroczyć 18 godzin, czyli zakres jest niewielki. Jeśli chodzi o prace sezonowe, to no, tak jak już wspomniałam, raczej będą to umowy w ogrodnictwie, w nietypowych usługach, podobnie jak prace dorywcze, które, jak sama nazwa wskazuje, one w ciągu roku kalendarzowego, te umowy nie mogą przekroczyć 30 dni z jednym pracodawcą. Więc podsumowując, sytuacja na rynku pracy będzie wyglądać tak. Albo etat, albo działalność gospodarcza i to jeszcze prawdziwa działalność gospodarcza. Właśnie komisja... Ale to pracodawcy zaakceptują, bo ja nie, się pracodawcy uważam, tego nie problem. Zaakceptują. Pracodawcy oczywiście tego nie zaakceptują i o tym właśnie mówię Państwu, że to jest stanowczy opór przeciwko takim rozwiązaniom, bo po prostu jest to absolutnie nie do zastosowania, w mojej opinii. To dlaczego idziemy w taką stronę, która będzie no, niewykonalna, jak Pani mówi? A to już jest pytanie do pozostałych członków komisji. Ja jestem tylko jedną osobą, która tam pracuje. Dla mnie te rozwiązania są rodem z lat 70., kiedy kodeks pracy wchodził w życie, bo no żyjemy w innym otoczeniu gospodarczym całkowicie. No właśnie, ten kodeks jest bardzo stary i ja mam taki problem zawsze, jak czytam ten kodeks i patrzę się na to, co się dzieje na rynku dzisiaj, że on jest napisany pod wielkie przedsiębiorstwa, wtedy państwo pod wielkie konglomeraty, które było stać na wiele, albo ich nie było stać, bo ich często nie ma. A dzisiaj większość pracodawców, jak wiemy, to są małe i średnie firmy. Czy tam w ogóle w komisji ktoś myśli na ten temat, żeby zastosować jakieś odróżnienie pomiędzy firmą, która zatrudnia na przykład 3 osoby, jest właściwie zatrudnia 3 osoby, a taką firmę, która zatrudnia 300, 3000, 5000 osób? Tak, myśli, tyle tylko, że to również dla mnie są rozwiązania całkowicie nie do zastosowania w praktyce. To znaczy, jest taka propozycja, że pracodawcy, którzy zatrudniają do 10 pracowników, będą mogli wykupić się od procesu sądowego przy zwalnianiu, czyli nie będą musieli czekać na rozstrzygnięcie sądu i podawać przyczyny wypowiedzenia. I tu jeszcze może podkreślę, że uzasadnianie wypowiedzeń będzie dotyczyć zarówno umowy na czas określony, jak i na nieokreślony. W tej chwili mamy tylko taki obowiązek przy umowach bezterminowych. Więc ci do 10 będą mogli się wykupić i z góry zapłacić kwotę odszkodowania za potencjalny proces, co
dla mnie jest... To jest dziwne. Znaczy to jest bardzo dziwne, bo to jest z góry wykładanie pieniędzy. Dlatego, że... No ale niektórzy pracownicy, prawda, też jest taka z niektórymi, nie da się kontynuować współpracy, bo się tak zachowują, że pracodawcy są zmuszeni. To, co wtedy ci mali też będą mieli płacić, żeby uniknąć...